czasem mam wrażenie, że ludzie po prostu w kuchniach za bardzo po pierwsze słuchają i czytają Google'a i oglądają te programy telewizyjne i im się wydaje, że życie w restauracji, być restauratorem to jest bajka, że się przychodzi i się będzie królem swojego dworu, ale tak wcale nie jest. No bo to jest trudny biznes. A to jest trudny biznes, to jest, wiesz, to jest, kupujesz produkt, musisz na nim zarobić, musisz go ugotować, nie możesz go spindolić, musisz dać, pracujesz z ludźmi, pracujesz dla ludzi, to jest serwis, ale jeszcze wykorzystując ludzi, to jest naprawdę, to jest, ja nie powiem gehenna, bo to jest najlepszy zawód świata, ale to jest naprawdę ciężko, ale to jest, wychodzisz wieczorem do domu, no i masz banan. Dzięki temu zawodowi mój syn chodzi do prywatnej szkoły, ale ja mogę sobie pozwolić na swoje pasje, ja mogę sobie podróżować. Także da się z tego żyć, ale to trzeba dać też zasuwać. To nie jest tak, że przyjdziesz sobie, po dzień dobry powiesz jednemu, drugiemu, wejdziesz na kuchni i po 5 minutach wychodzisz. No nie, tak harujesz.